Cześć, z tej strony Michał Zalebrowaro. Często nas pytacie, kiedy uważamy pilsa albo lagera, a odpowiedź jest prosta. Nigdy. Dlaczego nie ważymy pilsów? Dawno, dawno temu, w 2012 roku, najmłodsi fani craftu mogą nie pamiętać, bo mieli wtedy, jeśli legalnie piją, 12 lat. W Polsce nie było craftów i 99% piw na sklepowych półkach to były lagery i pilsy. I wtedy zaczęła powstawać idea i pomysł Ale Browaru, dlatego Ale Browar jako browar, który waży tylko piwa górnej fermentacji, także Ale jako wow, co za browar, zaczął swoje istnienie i ważenie piw i naszym założeniem było, żeby zbuntować się wobec sytuacji rynkowej, w której ważone są w 99% lagery i pilsy, nudne piwa i zacząć robić zupełnie coś innego. I to cały czas płynie w naszej krwi, jest w naszym DNA i nigdy nie uważymy pilsa ani lagera. Nasza postawa była tak radykalna, ponieważ to, co było na półkach sklepowych, wzbudzało nasz sprzeciw i chcieliśmy go bardzo głośno wyrazić, między innymi tym jasno definiując się, jakie piwa będziemy w naszym browarze ważyć. Jednak dzisiaj już sytuacja się zmieniła. Mamy całą masę kraftowych browarów, naszych przyjaciół, którzy też ważą piwa i robią też bardzo dobre kraftowe lagery, które są robione naprawdę z poszanowaniem rzemiosła, tradycji i masa pasji jest w nie wsadzona. Bardzo szanujemy, jednak dla nas te pierwsze lata piwnej rewolucji, kiedy myśmy się kształtowali i budowali tą piwną rewolucję, darzymy dużym sentymentem i Ale Browar zawsze będzie Ale Browarem, będzie ważył tylko piwa górnej fermentacji. Bądźcie spragnieni.